Jest 3 lipca 2015 roku. Dzwonię do pana profesora. Kazimierz Piotrowicz. O. 10. 34. Na stronie. Czy dziwi się pan teraz, że Polska jest w takiej sytuacji, jakiej jest? No jest, w jakim jest. No targowica, no ten Sejm, to wszystko jak wygląda. Jeżeli by dokładniej się te swoje przyjrzeć, podejrzewam, że lekarz, który dla pana pracował, miał rację po prostu w tych swoich twierdzeniach. Czy pan zamierza wrócić na rynek leczenia za pomocą swoich urządzeń? To znaczy tak, chciałbym wrócić, ale chciałbym reaktywować też Stowarzyszenie Przeciwdziałania Powstawaniu Chorób i Kalstwa Siła Życia, bo to stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego mogłoby zdziałać bardzo wiele. To stowarzyszenie funkcjonowało też do 2008 roku. Ono nie zostało wyrejestrowane. Czyli nadal można go reaktywować, tak? I tym stowarzyszeniem właśnie się zainteresujemy. Trzeba ludzi do tego stowarzyszenia, żeby dać odpór temu, co jest złe. Jeszcze raz podkreślam, że nie można powiedzieć, że medycyna jest zła, że prawo jest złe, że sądziowie są, że nie. Przecież są ludzie i ludziska.